Cześć wszystkim, Marek z tej strony, tam w kolejnym odcinku na Minecraft, dzisiaj sobie znowu zagramy w 7 Days to Die. Dawno nie było odcinka, a mamy dzisiaj sporo roboty do wykonania. Czekajcie, sprawdzę tylko, czy mamy jakieś jedzenie, które może być... Chociaż nie, w sumie mam tutaj jeszcze w plecaku to, idealnie. Tylko musimy trochę jeszcze bardziej zgłodnieć. Pracowałem sobie ciutkę, ale nie jakoś szczególnie dużo. Musimy dokończyć tutaj bazę, musimy zacząć myśleć nad jakąś obroną. Myślałem, żeby wyprodukować jakieś kolce czy coś w tym stylu. Zobaczmy, jak to wygląda. Kolce, pułapka, żelazne kolce, 4 sztabki. Będziemy mogli sobie pozwolić na zbudowanie kilku sztuk tego. 130. Zróbmy setkę na początek. To się godzinę będzie robiło. To zdążymy w tym czasie wyprodukować... Zanim przyjdzie horda, w sensie, nie? Zdążymy góra 60 tutaj wyprodukować. To zróbmy też i tutaj 60. A to zlećmy produkcję tego później. Beton blok niech też się robi. Jak tu wygląda? To już też jest zrobione. To będziemy mogli sobie zlecić też produkcję tego. Aha, dobra, tylko 9 wiaderek zdążyło się tej mieszanki zrobić. A nie, przecież brakuje mi... Tego mi brakuje. No, to wiaderko dawno nie grałem i już mi się wszystko myli. 52 aż. Okej, dobra. To te 52 zlecimy sobie produkcję może tutaj. Dobra. Postanowiłem zrobić jeszcze jeden warsztat i będziemy potrzebowali do tego klucza znowu. Nie chcę przerywać produkcji z tamtych warsztatów. Także poświęcę klucz, który mamy tutaj i zrobię sobie po prostu grzechotkę tym razem. Także, żeby nie zapomnieć, od razu możemy klucz z grzechotką sobie ustawić jako rzecz następną do wykonania. Czy ja tutaj mam jeszcze jakąś stal? Mam jeszcze spore zapasy żelaza, ale stali 15 tylko. O, to fatalnie. Mamy tutaj grzechotkę, którą znalazłem dawno temu i jeszcze jedną taką. Dobra, to na razie użyjemy sobie tej. O kurde, tylko 4 sloty są i nie można płonącego wstawić. Ale lipa. Dobra, wstawiam to, bo to zwiększa odporność na zużycie. I wstawiam to, bo to daje dodatkowe obrażenia obiektom z żelaza. Nie? To jest przydatne, jak się walczy z przeciwnikami i to w sumie też, więc to nie, na razie nie jest to potrzebne. Gdzie ja tutaj mam jakąś skrzynię na modyfikację do broni. Dobra, niech będzie tutaj lepsze to niż nic. Nie mam pomysłu, gdzie stawić ten kolejny workbench, bo już miejsce się kończy, więc klepnę go na razie tak bokiem. Chodzi o to, żeby było cokolwiek. Gdzie będę mógł zacząć wyprodukować z powrotem materiały budowlane, bo nie mamy już materiałów do zagospodarowania bazy, a chciałbym zabezpieczyć jakoś dach. Bo ptaszyska latające na pewno będą nas tu próbowały dziobać od góry i wolałbym, żeby mi nie atakowały sprzętu, nie? Więc chcę dokończyć dach jeszcze przed nadejściem hordy, a nie chcę przerywać budowy kolców, bo przypuszczam, że te kolce nam się bardzo przydadzą i fajnie byłoby móc też dokończyć podłogę tutaj na dole, żebyśmy nie musieli ryzykować sytuacji, że nam się coś popsuje, zakopie raczej właściwie, nawet nie popsuje, czyli że zombiaki zaczną podczas ataku na przykład kopać w dół, bo one mają tendencję do tego, że potrafią tak robić, a też nasze wieżyczki mocno strzelają po ziemi i nie chcę, żeby się wykopały dziury, bo jeszcze zaczną do niej wskakiwać i będzie jeszcze trudniej tylko się do nich dobrać. Dobra, mam tutaj charcoal, po co mi ten charcoal właściwie? Ja go włożę sobie może do skrzynki tutaj. Dobra, jak idzie produkcja tego? O, tu już się skończyło, fajnie. A tutaj? Dopiero 6. To zmieńmy kolejność. Niech się te z bruku produkują w pierwszej kolejności, a potem dopiero z betonu. Będzie szybciej. Mam dużo drewna i wydaje mi się, że chyba prościej będzie z drewna dokończyć to, co zacząłem. A potem ewentualnie byśmy zmieniali materiał na jakiś bardziej... odpowiedni, powiedzmy, w ten sposób. Dobra, to zróbmy sobie coś takiego tutaj, żeby mógł łatwiej wskoczyć. I
Dobra, niech będzie póki co w ten sposób. Tutaj jakiś konstrukcyjny... O! I czy my możemy... Swoją drogą, czy my możemy coś takiego zrobić? Czekajcie. Szybki eksperyment. Jak działa to w tym modzie, bo szczerze mówiąc nie sprawdzałem, czy jeśli to ulepszę... Aha, żelazo. Bo w podstawce jest tak, że drewno się ulepsza do bruku, a tu się ulepsza do żelaza. To jak ja zrobię cały sufit z drewna, to potem będę musiał ulepszać to do żelaza, a my nie mamy takich ilości żelaza, żeby to zrobić. Czyli wygląda na to, że muszę iść po prostu po ziemię. Nie mam wyjścia, muszę iść poszukać ziemi, żeby wyprodukować więcej bruku. To się będzie robiło tutaj parę dobrych minut, także zajmę się poszukiwaniami. Wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Masa ziemi jest tutaj, w tym miejscu wykopałem. Zobaczcie, jak rozkopałem swoją drogą cały ten teren. A jeszcze podobnych sadzawek i miejsc, gdzie można znaleźć ziemię na tym, w tym biomie, jest jeszcze całkiem sporo. Biorę w takim razie swoje łopaty drewniane, tak? Bo żelazne drewniane, te żelazne łopaty niestety mogę robić tylko na bardzo niskim poziomie jakości i to się mija z celem używania ich. Dobra. Kamienia mi nie brakuje, brakuje mi właśnie ziemi, to jest problem. Tylko kopanie tutaj w tej wodzie jest strasznie uciążliwe. Czy mamy tutaj z boku może... A właśnie, jakieś takie śmieszne artefakty się porobiły. Bugi. O, tu jest jeszcze ziemia. A tak się zastanawiam, a jakbyśmy... Jakbyśmy zrobili coś takiego i wypełnili to w pierwszej kolejności. O. Chodzi o to, żeby pozbyć się tej wody, żeby było łatwiej pracować. Dobra. O, dobra, działa, super. To zrobię to samo z tej strony. I sobie zacznę rozkopywać ten dół, żeby wydobyć jak najwięcej ziemi. Z powrotem się woda pojawiła. Możliwe, że nie czekałem dostatecznie długo, albo jedną kratkę nie zabudowałem. Tak, jednej kratki nie zabudowałem i dlatego woda wróciła. Ciekawie działa teraz ta woda, mechanika wody w tej grze. Zupełnie inaczej niż kiedyś i moim zdaniem dużo lepiej. W tym sensie, że bardziej realistyczne jest zachowanie wody. Nie jest już takie skokowe. Wcześniej można było zmienić coś wokół wody i trzeba było poczekać sekundę, dwie, zanim gra wykryła, że coś się zmieniło i zaczęła ta woda reagować. A do tego jeszcze nie dość, że szybciej woda się zachowuje, to bardziej realistycznie. Bardziej się przelewa się i potrafi się rozlewać troszkę bardziej jak w Minecrafcie, albo nawet realistycznie niż w Minecrafcie. Trzeba by kiedyś porobić eksperymenty na ten temat, bo ciekaw jestem dokładnie, jak to działa. Osuszam też to drugie jeziorko, które jest przy domu, żeby dobrać się, bo tam już rozkopałem całą ziemię. Zarzuciłem też już w międzyczasie produkcję i zauważyłem, że te artefakty po usuniętych blokach można łatwo skasować przez wstawienie jakichś innych bloków w ich miejsce. Zobaczcie, jak zrobimy coś takiego, o, to znika. Także jest to jakieś wyjście, ale dziwne, że tak to działa. Wydaje mi się, że to jest jakiś bug związany z tym, jak teraz gra oblicza voxele. Voxele, czyli te wszystkie bloki, które tutaj mamy, ziemi. Dobra, muszę stąd pozabierać już to drewno i biorę się dalej za kopanie. No, w każdym razie tak to jest, jak się gra w niedokończone gry, nie? Zawsze jakieś błędy się trafią. Okej, tutaj już zostawiam kawałek wody, bo ona będzie nam potrzebna na wszelki wypadek. Chcę mieć dostęp do w miarę dobrego i wygodnego źródła wody, więc nie chcę jej w całości usuwać. Tutaj musimy koniecznie zrobić rampę, bo jak coś tu wpadnie, to musi mieć możliwość wyjść stąd, najlepiej w stronę bazy. Więc zrobiłem coś takiego. O, jeleń, dobra, innym razem. Mam 2000 jeszcze kawałków ziemi, to powinno wystarczyć na kolejne porcje do produkcji tego. Zdaje się, że tutaj jest proporcja 3 kawałki ziemi, 1 kamyk, więc cała ziemia pójdzie, chociaż szczerze mówiąc to bym chciał sobie trochę zostawić, bo tutaj wypadałoby coś wrzucić. O, dobra, to niech będzie w ten sposób. Lepsze to niż nic. Tutaj też już mamy bruk do produkcji, ale powoli się ten beton robi, kurczę. Dobra. I ile mamy bruku? Mamy 90 kawałków i 50 betonu. Dobra, to wyrzucam, bo to i tak już jest prawie zniszczone. I
biorę się do budowy tak jak wcześniej planowałem, którą mamy godzinę, 9 rano jest, także dużo czasu nie ma, ale myślę, że spokojnie zdążymy, tylko no, nie, może niekoniecznie na luzie, bo to zawsze jest tak, że człowiek w ostatniej chwili zawsze jeszcze wymyśli jakieś poprawki, ale wydaje mi się, że damy radę sobie tą bazę tutaj dokończyć w miarę możliwości i w ten sposób jeszcze się jakoś dodatkowo obronić. Zastanawiam się, a nie, bo nie mam, chciałem powiedzieć, że fajnie byłoby na dachu postawić wieżyczki, które by ostrzeliwywały wsparcie lotnicze zombiaków w formie ptasiorów, ale nie mamy już z czego tych wieżyczek zrobić, także innym razem. To jest tylko moje wrażenie, bo nie mam jak tego inaczej sprawdzić, jest to kwestia po prostu na wyczucie, ale wydaje mi się, że dużo mniej zombiaków spawnuje się tutaj w okolicy, wiecie? W tamtym poprzednim mieście w Zielonym Biomie, gdzie mieliśmy bazę, tych zombiaków było wielokrotnie więcej i co chwilę słyszałem, jak wieżyczki na parterze atakują. Regularnie musiałem schodzić na dół, żeby odstrzeliwać zombiaki, a teraz bardzo rzadko słyszę, żeby coś się działo. I zastanawiam się, czy to, jak to z tym jest, że tutaj jesteśmy w sumie w centrum miasta, bliżej centrum miasta w każdym razie niż w tej poprzedniej bazie, a mimo to tych zombiaków jakby mniej było. Ciekaw jestem, czy to jest zależne na przykład od jakichś kwestii związanych z lokacją, bo trudno mi sobie wyobrazić, co innego mogłoby być przyczyną. Musiałbym jeszcze sprawdzić. Dobra, a właśnie, przy okazji, ważna informacja dla konsolowców. Otóż na Twitterze, to już chyba z tydzień temu wrzuciłem na swoją zakładkę socjalną na YouTubie, ale kto nie śledzi, bo nawet jak ktoś śledzi, to nie zawsze powiadomienia się pojawiają. Otóż wrzuciłem zakładkę posta, który twórcy gry wrzucili na Twittera, gdzie napisali, pokazali, zaprezentowali nowy budynek, który ma być dodany do Alfy 22 i przy okazji wspomnieli, że wersja Alfa 22 7 Daysa pojawi się również na konsolach i powinno być to jednocześnie wersja konsolowa i wersja PC-towa wydana, więc bardzo miło z ich strony, że wreszcie się wzięli do roboty. Problem z wersją konsolową był taki do tej pory, że wcześniej, w czasach Alfy 14-15, za wersję konsolową gry odpowiadało studio Telltale. To od tych gier Wolf Among Us, Walking Dead i tam jeszcze parę innych tytułów zrobili. Chyba z Batmanem było coś. Bardzo dobre studio, dużo dobrych gier zrobili, ale w pewnym momencie przestali na siebie zarabiać i postanowili zacząć iść właśnie w portowanie gier i tak dalej. I problem był w tym, że tamto studio splajtowało i była bardzo niejasna sytuacja związana z prawami autorskimi do Seven Daysa. Komu się należą prawa autorskie do Seven Daysa w wersji konsolowej? I wyjaśnienie tego zajęło całą masę czasu i w końcu, kiedy twórcom Seven Daysa udało się te prawa autorskie odzyskać, to wtedy dopiero mogli ruszyć z pracami nad swoją wersją tej gry. I dlatego między Alfą 14, czy tam 15, a Alfą 21 nie było żadnych aktualizacji do konsolowej wersji. A teraz w końcu się pojawiła, także bardzo miło. Patrzcie, zrespawnowały się tu wszystkie zombiele. Ciekawe, że tak blisko bazy. Śmieszne jest to, że one, zobaczcie, że ten budynek jest tak mocno już zrujnowany i one zrespawnowały się w miejscach takich dziwnych właśnie, na środku pokoju na przykład. Znaczy podejrzewam, że wcześniej tu nie było środku pokoju, tylko to wszystko było zabudowane, nie? Czy tu jest jeszcze ziemia w tym? Widzę, że niektóre bloki jeszcze mają trochę tutaj ziemi, okej. Okay. To sobie jeszcze to wydobędę i będę produkować dalej te ramki. O. W parterze tej naszej bazy nowej jest trochę ciemno, więc pomyślałem, że wezmę sobie te lampy. Nie mogę tych dwóch ostatnich kawałków gliny z tego pieca wytopić, a przez to nie mogę go podnieść. Zobacz. A, teraz jeszcze dodatkowo jest poza działaniem bloku przynależności ziemi, własności ziemi, także też nie mogę nawet kliknąć odpowiednią ikonę. Dobra, mamy te lampy. One są strasznie fajne, te lampy, bo one nie wymagają zasilania. I można je sobie powiesić pod sufitem i się niczym nie przejmować więcej. Gdzie one są? Podniosłem wszystkie, nie? Co? Już myślałem, że może się coś zdispawnowało. Aha, tylko tu są wieżyczki.
Skoro tu są wieżyczki, to zróbmy je w taki sposób, żeby tym wieżyczkom za bardzo nie przeszkadzały. Czyli bardziej tak z boku. O, idealnie. Wolałbym, żeby były tutaj, ale boję się, że wieżyczkom mogą przeszkadzać, więc tak będzie wygodniej. A widzę, że oświetlenie jest równomierne, nie ma jakichś stref cienia. Bardzo dobry zasięg świecenia mają te lampy, więc można by pomyśleć nad zawieszeniem ich w większej liczbie miejsc. O kurczę, jedna lampa, patrzcie, prawie całe piętro oświetliła. W ogóle chyba strata czasu będzie w takim razie używanie tego dziadostwa. Dobra, więc później zrobię ich więcej. Wziąłem ze sobą jeszcze te wirujące ostrza. Mamy ich całkiem sporo. I zastanawiam się nad ich rozstawieniem. One pobierają 25 watów prądu. Więc trzeba byłoby je jakoś tutaj wstawić na dole. Przekaźnik, tak. Zróbmy sobie tutaj jeden. I zróbmy przełącznik, dobra. I... gdzie jest ta zaciskarka do kabli? O, jest, dobra. Coś w ten deseń, nie? I tutaj stąd... tu. Okej. I... o kurde, teraz sobie uświadomiłem mały problem, że nie będę w stanie wyjść na zewnątrz, żeby podpinać się do tego. Będę musiał... tymczasowo zrobimy sobie przejście tutaj. I będę rozstawiać te wirujące ostrza. Zobaczmy, jakbyśmy chcieli wstawić je na przykład... O, 10 sekund, żeby podnieść. Dobra, wiem już jak zrobimy. Zrobimy... aha. Bo chodzi o to, że te zombiaki, one nie atakują ze wszystkich stron jednocześnie. One atakują z różnych kierunków raz na jakiś czas. Czasem atakują z jednej strony, czasem atakują z drugiej, czasem z trzeciej. I zrobię tak, że będą osobne włączniki na każdą stronę i będę włączać je tylko wtedy, kiedy zombiale będą atakować z danego kierunku. I tak będzie chyba najtaniej dla nas, jeśli chodzi o użycie energii. Mamy na szczęście dużo tych elektrycznych rzeczy różnych, bo to wszystko są rzeczy, które na przestrzeni wielu odcinków znajdowaliśmy w skrzyniach różnych i nagrodach za różne okazje. Tutaj będzie trzeba kolejną taką lampę naftową jeszcze wziąć. Wstawić. Ok, i zrobimy sobie to w ten sposób, nie? Bo też te wirujące ostrza, zobaczcie, że one 20 watów prądu pobierają, nie? Czyli jakbyśmy mieli ich tutaj 8, no to już będzie całkiem spore zużycie. 160 watów. W sumie jeden generator nadal by wystarczył do zasilania tego, ale jeszcze mamy wieżyczki, a każda wieżyczka też kolejne 25 watów ciągnie, więc to lepiej jest... Nie tak, w ten sposób. O, dobra. Dobra, i w sumie mogłem jeszcze sprawdzić wcześniej, czy to działa, czy nie, ale powinno działać. Okej, dobra. I super. Wszystko dobrze było wpięte, więc nie powinno być problemu. Sprawdzone, czy działa. I jak tutaj to wygląda? O, już się zrobiły te kolce. Bardzo fajnie. Otoczymy sobie nimi tutaj zewnętrzne części bardziej. Tak się zastanawiam, czy na przykład zabezpieczać jakoś tutaj te boki. W ten sposób na przykład. Czy ma to jakiś sens? O! No, będę musiał potem w wieżyczkach amunicję uzupełnić, to mi przypomina. Bardziej chyba będzie miało sens tutaj to zrobić, nie? W poprzednich seriach okazało się niesamowite skuteczne zabarykodowanie wejść. Aha, tylko tutaj ten menel leży. Dobra. O, w ten sposób, nie? I to okazało się bardzo skuteczne, bo to spowolniło zombiaki bardzo mocno. I one nie są w stanie atakować tych kolców. Jedyny sposób, żeby zombiaki były w stanie się przedrzeć przez takie wejście, to jest przez napieranie tak długo, aż... co jest? Ale dziwne. Napieranie tak długo, aż kolce się rozpadną z powodu zużycia. I chyba to jest najlepsza metoda w tym momencie. O! Właśnie sobie uświadomiłem, że przy okazji zamknąłem się tu w środku i nie będę mógł już wejść do środka bez rozwalania kolców albo zbudowania drabiny na ścianie z boku. Ale nie szkodzi. Problem będzie to na później.
Na razie sobie to otoczmy w ten sposób. Na ziemi na razie nie stawiam kolców, bo nie wiem, czy mi starczy bloków. Jeśli mi starczy, to wtedy będę zamieniać tą ziemię na bloki jeszcze wytrzymalsze jakieś. Dobra, na razie jest ok. Zastanawiam się jeszcze nad czymś takim. Może to nie jest taki zły pomysł. Chodzi o to, żeby spowolnić po prostu ich tak mocno, jak tylko się da. I chyba to jest jakieś wyjście, mi się wydaje. No, jeszcze tutaj. No, pomału zaczyna się już dziać, bo coraz częściej słyszę, jak wieżyczki reagują na przychodzące zombiaki. Tak, jestem już na tyle zdesperowany, jeśli chodzi o zabezpieczanie bazy, że wstawiłem ściany z drewna i to niedokończonego jeszcze drewna, ale nie mam wyjścia. Musi być cokolwiek, żeby ograniczyć liczbę ewentualnych możliwych ataków. Na tej wysokości nad ziemią szanse, że cokolwiek będzie atakowało te drewniane ściany, nie jest duża, ale nie chcę ryzykować, więc wstawiłem cokolwiek. Dobra, tu już sufit jest w całości zrobiony, jeszcze wypadałoby zabezpieczyć dach. Już się wystraszyłem, że już jest ten północ. Jakbyśmy chcieli zrobić właz żelazny. Śruby i zawiasy, okej. Tak. Ile tych śrub? 4 były potrzebne, nie? I żelazo chyba. Nie pamiętam w jakiej formie. A, taki, okej, dobra. To zebrać. To zebrać i jeszcze stąd. No. Zastanawiam się jeszcze, co mógłbym zdążyć zrobić. Może bym sobie tutaj z tej strony też to zabezpieczył. O, dobra. Oż kurde, nie ten kształt. Dobra, na razie niech będzie cokolwiek. Potem sobie będę poprawiać kształty na właściwe. Jak już będę miał z czego je budować. Dobra, i... O, kurde, no... Przecież wybrałem... A, dobra. Stąd muszę brać obrót, bo tu jest inny blok. Z tej strony wygląda tak samo, ale na zewnątrz jest inny. Dobra. I jeszcze może byśmy tutaj wstawili... Tak, tu jest ta sama sytuacja, widzicie? O. Okej, no to się zaczyna. O, zabezpieczone wejście. I zobaczmy, jak to wygląda z tej strony. Okej. Okay. Baza póki co się broni. Nie wziąłem dodatkowej amunicji do wieżyczek na wszelki wypadek. Trochę trudno. Będzie trzeba dorzucać coraz amunicję, bo coś czuję, że ona się szybko będzie kończyła. Mamy jeszcze trochę zapasu. Niedużo, bo niedużo, ale zawsze. O kurde, ten demolisher. Spróbujmy go zdjąć. O kurde, dobra. Ciekaw jestem, w jakim stanie jest kładka. Bo ona była tylko ze wzmocnionego drewna. Zobaczmy. Na początek jakaś szama. Dobra. I jakbyśmy chcieli to coś takiego dać, dobra. Okej. Okay. A, rozwalił kładkę. Tu jest drabinka, fragment przynajmniej. Ale ona zaraz się rozleci. Zróbmy, no, w ten sposób. Kopię kształt, obrót. Dobra, w ten sposób to przetrwa. O kurde, ale zniszczenia zrobił. Dobra, uratowana sytuacja, ale jak się powtórzy, to będzie ciężej to odratować. Dobra. Okej, mogę sobie siedzieć i patrzeć, jak się robi. I się chyba niczym nie przejmować, przynajmniej dopóki amunicja w wieżyczkach się nie skończy. Ups, patrzcie co tam się stało na górze, musimy to szybko naprawić. Okazuje się, że takich dziur one potrafią zrobić całkiem sporo. Nie wiem skąd ona się wzięła, nie zarejestrowałem tego momentu.
którym pojawiła się dziura, ale trzeba to załatać, bo inaczej pogorszy to się sytuacja. Te kolce ustawione w wejściach okazują się trochę być zbyt skuteczne, bo nie dość, że ja nie widzę zombiaków stąd, o kurczę, jeszcze jedna dziura się zrobiła, to nie dość, że jeszcze, że jest, że ja nie widzę zombiaków, to jeszcze dodatkowo one nie są w stanie w ogóle wejść do środka tutaj i przez to te wieżyczki wystrzeliwują masę amunicji, zdejmując je. Są bardzo skuteczne przy tym, ale jest to trochę niewygodne, bo tak to bym sam postrzelał coś, ale ledwie widzę te nadchodzące zombiale. O, widzicie? Tam coś się dzieje. Także wygląda to, że w tym układzie przylegamy na domyślnych ustawieniach poziomu trudności i ilości spawnujących się zombiaków. To przy tym układzie baza jest względnie samowystarczalna i w zasadzie nie musimy brać aktywnego udziału w jej obronie. Jedyne, co ja bym tylko jeszcze dodał na przyszłość, to zamiast tych przełączników, to podłączyłbym kamery, które by aktywowały te wirniki. I kamery bym postawił gdzieś tam, po tamtej stronie, żeby mieć, żeby nie było tak, że kamery będą widziały zombiaki stojące za drzwiami, tylko te, które są w środku. I kamery by aktywowały wirniki. To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie. Póki co jest tak nudno, że postanowiłem te kamery nawet teraz przepiąć, bo i tak nie mam nic lepszego do roboty. Także sobie robię, kończę już, ostatnia kamera właśnie idzie. Trzeba pamiętać, żeby... O, usłyszeliście? Zadziałało coś. Coś tam się zakręciło. No i dobrze, bardzo dobrze, że to już działa. Nie muszę tutaj dużo kombinować, jak to miło, kiedy wszystko się układa, nie? Dobra. I teraz już naprawdę mogę się zająć czym chcę, różnymi jakimiś rzeczami w bazie. Nie muszę się przejmować tym, co się dzieje na zewnątrz w ogóle, bo baza jest bardzo bezpieczna w tej chwili. Przynajmniej dopóki amunicja w wieżyczkach się nie skończyła. Ostatnia minuta czasu gry do zakończenia hordy. To, co mnie najbardziej w tej chwili interesuje, to to, jak dużo amunicji zostało w wieżyczkach. Myśmy sobie szybko przejrzeli, bo to by nam dobry pogląd dało na to. Czemu to się uruchomiło? Widocznie w drzwiach musiał stanąć jakiś zombiar. Patrzcie, tutaj już prawie nie ma. To czy połowa zeszła z tej wieżyczki? A z tej? Z tej też prawie połowa. To niedobrze. A tu? A tutaj nic. Bo nic nie weszło do środka. Okej. Ta była chyba wieżyczka najbardziej aktywna, mi się wydaje. Tak, i zobaczcie, najmniej amunicji jest w środku. A ta była chyba najmniej aktywna, jeśli się nie mylę. A nie, też bardzo mocno. O kurczę. Dobrze. Dobrze wiedzieć. Okej, to będziemy musieli zacząć produkować amunicję do wieżyczek w dużych ilościach, żeby mieć z czego żyć. A? I czym się bronić. O kurde. tak ją zasłonił w ostatniej chwili, ale motyw. Dobra. Hop. Dobra. I byśmy sobie musieli tutaj powzmacniać takie rzeczy, bo zobaczcie, co tu się porobiło brzydkiego. O. A tu specjalnie na ziemi położyłem tą kładkę, żeby ona się nie... żeby było jakieś dodatkowe wsparcie. I to był dobry pomysł. O, tutaj widzę, że też się takie brzydkie coś zrobiło. Musimy to poprawić. Właściwie to najlepiej byłoby wyburzyć wszystkie te drewniane rzeczy i wstawić od nowa mocniejsze. O, w ten sposób. I to nie będzie już robiło na przyszłość problemu. Okej, mamy bezpieczną bazę. To jest dla mnie najważniejsze, że udało nam się zbudować coś, co jest bardzo trwałe i starczy na długo, miejmy nadzieję. I zapewni nam bezpieczeństwo. W kolejnym odcinku wybierzemy się do tamtego wieżowca, bo tam będziemy mieli bardzo porządne łupy. A dzięki temu, że jest super blisko bazy, to będzie łatwo z niego wyciągnąć wszystkie te rzeczy, które tam znajdziemy. Dobra, będę kończyć na tym dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie koniecznie o łapkę w górę, komentarzu dla statystyki i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.
I tutaj jeszcze sobie poprawię.